Wszystkie roczniki piłkarzy UKS Polonia Słubice przygotowują się do sezonu. Zajrzeliśmy do Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie na boisku ze sztuczną murawą odbywał się trening jednej z grup. Dzisiaj mamy trening grupy Młodzika. Są chłopcy z rocznika 2010. Pracujemy dzisiaj nad finalizacją akcji, czyli wykończeniem zbudowanych wcześniej akcji. Także trochę było uderzeń na bramkę, teraz przeszliśmy do gierki. No i przygotowujemy się do rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej Młodzika, czyli jest to najwyższy szczebel w naszym województwie. Treningi mamy 3 razy w tygodniu po południu, jednak większość chłopców jest w klasie sportowej, także tak naprawdę mają tych treningów do południu w tygodniu 5 plus 3 po południu. Sobota przeważnie jest meczowa bądź sparingowa, czyli wychodzi tych jednostek sporo. No tak, styczeń i ferie były pracowite. Pierwszy tydzień ferii chłopcy, którzy nie wyjechali z rodzicami, nie wyjechali odpocząć, pracowali na hali miejskiej w ramach akcji Zima. Mieliśmy 4 godziny dziennie zajęć, a drugi tydzień to nasz obóz w Ząbkowicach Śląskich, gdzie no, przy sprzyjającej już pogodzie, świeciło słoneczko, mogliśmy spokojnie jednostki treningowe na boisku, zresztą nowym, pachnącym świeżością odbywać. I może jeszcze jedna sprawa. Taki cel na ten rok, właśnie dla młodzików. Jak sobie stawiacie? Bo wiem, że już same rozgrywki to już nie są żarty. To już są przeciwnicy, to już jest no, poważna piłka. No akurat w naszej lidze są też awanse i spadki. Może z awansów do końca nie ma, jest tylko mistrz województwa. W starszej kategorii mistrzowie grają dalej o makroregion, ale są też u nas spadki. No, to jest piłka młodzieżowa, nie nastawiamy się na to, żeby tutaj za wszelką cenę zdobywać trofea. Przede wszystkim chcemy grać, chcemy dawać szansę każdemu z tych naszych tutaj chłopców podopiecznych rozwijać się. Jak to pokazuje, to jest dobry kierunek, bo chłopcy, którzy niedawno mieli poważne braki, już nadrabiają, już są na wysokim poziomie. I nasz taki cel, myślę, że to górna półka tabeli. W przerwie treningu porozmawialiśmy z kilkoma młodymi piłkarzami. Piotrek, Krzysiek, Tobiasz, Borys. Dobra, jak długo trenujecie? Od kiedy? Kiedy zaczęliście grać w piłkę? No 5-6 lat. 6 lat temu, 7. 4-5. Wiek 4 lat. Jakąś taką stałą pozycję macie, którą zajmujecie, czy to zależy zmienne? Jak to wygląda? No różnie bywa, czasami gram na skrzydła, czasami na ataku. Mhm. Środek obrony. Prawe skrzydło. Głównie obrona. No i co? I powiedzcie jeszcze, jakich macie idoli? Czy macie kogoś z dorosłych zawodników, nie wiem, jakichś tam klubów? No, na kim się może trochę wzorujecie? Kto dla was jest takim naprawdę mega idolem? No to Cristiano Ronaldo. Oh. Ronald Araujo. Erling Haaland. Ronald Araujo. Wszystkim piłkarzom i trenerom UKS Polonia Słubice życzymy udanego sezonu.